Dzień dobry, nazywam się Sebastian Kresali i będę miał przyjemność zagrać dla Państwa dzisiejszy koncert, który odbędzie się w ramach programu Kultura w sieci. Bardzo serdecznie zapraszam. Znajdujemy się w tej chwili w pokarmelickim kościele pod wezwaniem świętego Karola Borromeusza w Łowie przy organach świdnickiej firmy Flak und Syne. Instrument, który mamy przyjemność dzisiaj oglądać, powstał w roku 1919, a w zasadzie ostatnią główną jego przebudowę dokonano w roku 1919 i dzięki temu dzisiaj zawdzięczamy brzmienie i styl tego instrumentu. Warto Państwu wytłumaczyć, w jaki sposób wydobywa się dźwięk z organów. Dźwięk w organach wydobywa się z piszczałki. Takich piszczałek w tym instrumencie mamy około 1500. Do każdego klawisza jest przypasowany szereg piszczałek i w zależności od tego, jaki dobór głosów ustawimy, tak zabrzmią. Początkową drogą, na początku naszej drogi, możemy zobaczyć, że organista wciska klawisz i poprzez wciśnięcie tego klawisza otwierane zostają kancele oraz zawory, które doprowadzają powietrze do wiatrownic, na których stoją takie piszczałki. Materiał, z jakich piszczałki są wykonane, to metal oraz drewno. Tutaj mamy przykład piszczałki metalowej. No i kiedy organista już wciśnie klawisz i powietrze dotrze pod odpowiednią wiatrownicę, wtedy odzywa się dźwięk. W ten sposób wydobywa się dźwięk z organów i możemy usłyszeć różnego rodzaju barwy. Barwy, których używamy w naszych organach, są najróżniejsze, począwszy od instrumentów dętych, takich jak waltornie, w organach nazywanych pryncypałami. Waltornia brzmi następująco. Kolejnym rodzajem głosów, jaki mamy w naszych organach, są głosy smyczkujące. I tutaj możemy Państwu zaprezentować skrzypce. Ale w naszych organach znajdują się też niskie dźwięki smyczkowe, na przykład wiolonczela albo kontrabas. Służą one do wygrywania najniższych dźwięków. Ponadto w organach mamy również głosy fletowe. Flet orkiestralny rurowy. A także instrumenty dęte, takie jak obój. Pokrótce rzecz mówiąc, organy naprawdę zasługują na nazwę instrumentu królewskiego, ponieważ gra w nich cała orkiestra. Więc zachęcam Państwa, żeby wyruszyli Państwo dzisiaj ze mną w podróż po muzyce wielkich mistrzów, żebyśmy mogli przez te kilka chwil zagłębić się w muzykę klasyczną. Serdecznie zapraszam. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj usłyszeliśmy, to Preludium z Te Deum Marka Antoana Charpentiera. Był to kompozytor wywodzący się z epoki wczesnego baroku. Drugi utwór, jaki dzisiaj usłyszymy, to Hajducki, autorstwa Mikołaja z Krakowa. Był to żyjący w epoce renesansu kompozytor i kapelmistrz pochodzący z Krakowa. Program dzisiejszego koncertu został tak ułożony, żebyśmy mogli przejść razem przez
praktycznie wszystkie epoki muzyki organowej, jakie mamy. Więc zachęcam Państwa do wysłuchania. Bardzo szybko z epoki renesansu przeniesiemy się teraz do epoki baroku, gdzie żył i tworzył chyba najbardziej znany i najbardziej znakomity twórca muzyki organowej w naszych czasach, a w zasadzie w czasach starożytnych, Jan Sebastian Bach. Utwór, jaki usłyszymy dzisiaj, to Preludium i Fuga F-dur, numer katalogowy BWV 556, pochodzący ze zbioru 8 małych preludiów i fug, które przypisuje się właśnie Janowi Sebastianowi Bachowi. W historii swoje miejsce znalazł tutaj też Johann Ludwig Krebs, który rzekomo przez niektórych autorów jest podawany jako autor tego zbioru. Jednak historia przypisała ten katalog głównie Janowi Sebastianowi Bachowi. Jan Sebastian Bach był głównie przez całe życie organistą i kapelmistrzem Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku. Pozwoliło mu to dopracowywać swój warsztat i tak pisać swoje utwory, by mogły służyć na chwałę Bogu oraz żeby były przeznaczone na instrument organowy. Zachęcam Państwa do wsłuchania się w dźwięki Preludium i Fugi F-dur. Thank you.
utworem będzie bardzo znany motyw Ave Maria autorstwa Giulio Caccini'ego. Giulio Caccini był to kompozytor żyjący na przełomie XVI i XVII wieku we Włoszech. Był włoskim śpiewakiem, kompozytorem oraz członkiem kamerady florenckiej. Najbardziej do historii przeszedł ze swojego utworu Ave Maria, który zaraz Państwo usłyszą. Historia również przypisuje ten utwór rosyjskiemu kompozytorowi Władimirowi Wawiłowowi. Jednak w nutach i w zbiorach różnych utwór ten przypisywany jest Giulio Cacciniemu.
Skoro znajdujemy się przy instrumencie o brzmieniowej charakterystyce barwy niemieckiej, stąd też utwór, który powstał w Niemczech. Przed Państwem Marsz ze snu nocy letniej autorstwa Felixa Mendelssohna. Mendelssohn był niemieckim kompozytorem doby romantyzmu żyjącym w XIX wieku. Marsz, który Państwo zaraz usłyszą, jest jedną z najbardziej znanych kompozycji Mendelssohna, obok Tedeum. Utwór ten często wykorzystywany jest podczas uroczystości zaślubin. Bardzo często pary młode życzą sobie, aby zagrać go podczas wyjścia z kościoła. Stąd też w mojej karierze wielokrotnie już spotykałem się z tym utworem. Zachęcam Państwa do wsłuchania się w dźwięki Marszu ze snu nocy letniej. Thank you.
naszej romantycznej podróży przenosimy się z Niemiec do Francji. Tam na przełomie XIX i XX wieku tworzył Louis Vierne. Louis Vierne zasłynął przede wszystkim ze zbioru 24 utworów, opus 31, które napisał na organy. Louis Vierne był organistą katedry Notre Dame, więc usłyszymy dzieła jednego z najwybitniejszych organistów na świecie, ponieważ katedra Notre Dame jest uznawana przez wielu za wzór do naśladowania. W tej chwili usłyszymy utwór Elite, opus 31, numer 17. Thank you.
Nasza podróż przez krainę muzyki organowej powoli dobiega końca. Ostatnim utworem, jaki dzisiaj usłyszymy, jest Toccata in Seven autorstwa Johna Rattera. John Ratter jest to brytyjski współczesny kompozytor, który urodził się w 1945 roku i nadal żyje. Jest dyrygentem, kompozytorem oraz wydawcą muzyki klasycznej, bardzo dobrze znanym na terenie Wielkiej Brytanii. Ta tokata jest niezwykle radosnym utworem, który bardzo szybko wpada w ucho z racji na swój nietypowy rytm 7/8. Zachęcam Państwa, żeby wsłuchać się w dźwięki tokaty in 7.